Hej, hej, pora pogadać troszeczkę na temat Book of Boba Fett, drugiego odcinka Book of Boba Fett, serialu na Disney+. I słuchajcie, od samego początku, znaczy na samym początku poprzedniego odcinka tego nie powiedziałem, ale to oczywiście trzeba powiedzieć. No tutaj w tym moim filmiku, czy w tym moim podcaście, bo to takie podcastowe gadanie bardziej, będą spoilery, słuchajcie. No ja nie zamierzam się ograniczać, w sensie, wiecie, teraz wykonywać jakąś gigantyczną pracę myślową, co mogę powiedzieć, czego nie mogę, wiecie, jąkać się na każdym kroku, czy to można powiedzieć, czy tego nie można powiedzieć, bo to zawsze tak jest, że ja powiem coś, co uważam, że nie jest spoilerem, a natychmiast w komentarzach się pojawią informacje czy wpisy, że no tutaj takiego żeś spoilera walnął. No, także bo jakby każdy ma trochę inną, wiecie, podejście do tego, co jest spoilerem, a co nie jest spoilerem, tak? Także, tak jak mówię, no nie zamierzam się tutaj szczególnie ograniczać, także uwaga, uwaga, będą spoilery w tym moim materiale. No i pierwsze zaskoczenie, myślę, jakie tutaj było, to przynajmniej dla mnie, było takie, że drugi odcinek Book of Boba Fett pojawił się w środę. Poprzedni 29 grudnia był, 29 grudnia to był, z tego co pamiętam, piątek właśnie, no więc myślałem, że teraz no, co piątek będą te odcinki, tak jak było w przypadku bodajże Mandalorianina, a tutaj surprise, są co środę, więc jakby fajnie akurat, no właśnie zaskoczenie, kiedy to nagrywam, jest dzisiaj 6 stycznia, czyli w zasadzie dzień po premierze odcinka. I tak właśnie podcastowo, tak właśnie bardzo, no w taki niepoukładany sposób chciałbym trochę na temat tego odcinka pogadać. A to, co jest najważniejsze i to, co myślę, można powiedzieć jako takie TLDR, za długie nie czytałem, to, że odcinek mi się bardzo, bardzo podobał. Oczywiście do kilku rzeczy się muszę przyczepić, dlatego też odchodzę, przynajmniej w tym odcinku, od takiego podziału, wiecie, na plusy i minusy. No, żeby wymyślać czy wybrać 5 plusów i 5 minusów, myślę, że w przypadku tego odcinka byłoby to jeszcze trudniejsze. To nie znaczy oczywiście, że minusów nie było, natomiast no, myślę, że trzeba od tej formuły 5 plusów, 5 minusów odejść, bo i tak zawsze, czy prawie zawsze one są takie trochę, wiecie, takie trochę na siłę, nie? W sensie już w przypadku poprzedniego odcinka tam jeden minus bodajże taki trochę wstawiłem na siłę, żeby było 5 i 5, natomiast teraz to już w ogóle musiałbym jakoś strasznie kombinować, więc zróbmy po prostu takie omówienie. I teraz jeszcze, zanim zacznę, to powiem, że miałem niezły ubaw z komentarzy pod poprzednim odcinkiem, bo oczywiście ktoś mi zarzucił, że się czepiam i że w ogóle nie mogę znajdować radości w tych dziełach. I to jest, słuchajcie, to mnie zawsze bawi, bo kiedy jakaś chrypa mnie łapie, mam nadzieję, że to nie COVID znowu. Bo kiedy, wiecie, coś strasznie krytykuję, to dostaję w komentarzach i informację, że się czepiam. Natomiast kiedy, prawda, rozpływam się w pochwałach nad czymś, to dostaję w komentarzach informację, że bezmyślnie łykam wszystko to, co Disney wyprodukuje. Ja nie czytam przed nagrywaniem takich opinii moich, nie czytam jakichś tam innych recenzji, czy nie oglądam innych kanałów, które recenzują Book of Boba Fett, więc jakby nawet nie wiem, jaki jest ogólny trend, wiecie, czy ten odcinek jest dobry, czy niedobry, żeby się w niego wpasować. Po prostu mówię to, co myślę. No dobra, to przechodzimy już do meritum, bo gadam prawie 4 minuty, a jeszcze żeśmy nie przeszli do meritum. Serial zadebiutował 29 grudnia zeszłego roku. Teraz mamy drugi odcinek o tytule Tribes of Tatooine, czyli można to przetłumaczyć jako plemiona Tatooine. I ten odcinek, uwaga, uwaga, trwa ponad 50 minut.
co przy tam bodajże chyba 28 czy mniej więcej 30 poprzedniego odcinka, no jest dosyć dużą różnicą i to jest przy okazji coś, czego ja trochę nie mogę pojąć. To znaczy, ja wiem, że kiedyś, że no teraz się szykuje te odcinki, prawda, do usługi streamingowej, gdzie oglądasz tyle, ile masz ochotę, nie? Dany odcinek, czy tyle, ile on trwa. Natomiast ja naprawdę, no nie mogę się pozbyć i to w przypadku Mandalorianina miałem ten kłopot, że te odcinki są takie nierówne. I w przypadku, zdaje się, animacji one były mniej więcej równe, tam wiecie, plus, minus, parę minut. W przypadku na przykład Bad Batch. Natomiast tutaj mamy, kurczę, 20 minut różnicy między jednym odcinkiem a drugim. Czyli ja mam takie... I przy okazji, jakby narzekałem, pamiętam, w przypadku pierwszego odcinka, na to, jak... że on jakoś tak słabo był zmontowany, nie? No więc być może to z tego wynika, że po prostu, nie wiem, część rzeczy, które powinny być w pierwszym odcinku, przeniesiono do drugiego, albo może... No nie wiem, no wiecie, no ja wywodzę się z czasów, prawda, telewizyjnych, kiedy jak się oglądało, nie wiem, odcinek jakiegoś, nie wiem, MacGyvera, drużyny Assy Questa, wiecie, Star Treka, Stargate'a, czy w ogóle jakiegokolwiek innego serialu, no to one trwały mniej więcej po tyle samo. W sensie, no bo musiały się zmieścić w ramówkę i one trwały naprawdę tyle, tam plus minus, nie wiem, 2 minuty. Że naprawdę można było zegarki regulować na punkcie jakby tych długości tych odcinków. Natomiast teraz jest 20 minut różnicy między jednym odcinkiem a drugim. Wiecie, nie chcę, żebyście odebrali to, że się czepiam, natomiast no dziwne to jest dla mnie i jakby i dlatego o tym mówię. I jeszcze z takich najważniejszych informacji, drugi odcinek reżyserował Steph Green, a Rodriguez był tylko producentem. I tutaj też taka strasznie ciekawa rzecz, że mówiło się, że prawda, Book of Boba Fett jest reżyserowany, czy będzie częściowo reżyserowany przez Roberta Rodriguez'a, czyli właśnie przez takiego super ekstra utytułowanego, wiecie, reżysera i tak dalej. A tutaj okazuje się, że za kamerą staje Steph Green, który jak tam sprawdziłem sobie w przelocie na IMDb, to jakoś szczególnie utytułowanym, wiecie, utytułowanym reżyserem nie jest. Jest jakby dopiero, jest chyba na początku swojej drogi, na początku swojej kariery. I co? I robi lepszy odcinek niż ta mega gwiazda, więc Disneyu nie obsadzaj gwiazd, bo rzeczywiście różnica jest dosyć duża. Oczywiście serial jest dostępny, w sensie Book of Boba Fett dostępny jest na Disney+. Kto ma, ten ma, kto ogląda, ten ogląda, jakby już Disney+ w tej chwili można mieć w Polsce, w sensie płacąc za to, bez jakiegoś tam szczególnego kombinowania, więc no ale kto tam potrzebuje kombinować, to sobie kombinuje. W każdym razie oficjalnie serial dostępny w Polsce nie jest, nad czym ubolewam. Ja oglądam w każdym razie na Disney+, bo mogę. No dobrze. I teraz myślę, że ten odcinek się składał znowu z, jakby taki był podział. Czas teraźniejszy, który wynosi mniej więcej 5 lat po bitwie o Endor, 5 lat po zakończeniu klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen i retrospekcji, które dzieją się, zakładam, chwilę po bitwie o Endor, czy nawet w czasie bitwy o Endor, kiedy chwilę po tym, jak Boba Fett wyłazi z Sarlaka. No i teraz znowu te retrospekcje są tym razem znacznie, znacznie ciekawsze niż te wydarzenia w czasie teraźniejszym. Wydarzenia w czasie teraźniejszym, no to trzeba... No wiecie, ja to bym wolał, żeby ten podział, czas teraźniejszy i retrospekcje były mniej więcej porówno. Natomiast tutaj to mam wrażenie, że ta fabuła z czasów teraźniejszych jest wsadzona tak na siłę, żeby można było pokazać retrospekcję. Nie, no wolałbym, żeby to było tak mniej więcej porówno, ale no właśnie tak jak mówię, te retrospekcje tym razem są zdecydowanie ciekawsze niż to, co się dzieje w czasie teraźniejszym. No a w czasie teraźniejszym, od tego zacznijmy, dzieje się, no znowu Boba Fett i Fennec próbują jakoś opanować gangsterski świat Tatooine, tym razem
Sprawdzają, kto wytropił tych ninja z poprzedniego odcinka. Kto wytropił? Kto wysłał tych ninja, których widzieliśmy w poprzednim odcinku. No i dochodzenie bardzo krótkie doprowadza do tego, że to najprawdopodobniej dwóch chatów, rodzeństwo, kuzyni Jabby, tutaj chcą jakby przejąć władzę nad Tatooine. I tutaj oczywiście można się tak troszkę doczepić, bo jak zobaczyłem tą dwójkę chatów, bardzo zresztą tak dostojnie przyjechali, czy zostali przyniesieni na jakiejś takiej platformie, no to można się doczepić, że ta animacja komputerowa nie wyglądała tak dobrze, bo oni się jednak tam od tła trochę odcinają. Natomiast potem miałem taki, wiecie, przebłysk, że przecież ta animacja tych chatów, taka może nie taka dokładna, nie taka, wiecie, krystalicznie przejrzysta, ona nawiązuje do animacji Jabby z epizodu czwartego, no bo wiecie, w 1997 roku, jak pojawiła się edycja specjalna Gwiezdnych Wojen, no to dodano tam scenę z Jabbą. Więc no i też ta animacja, wiecie, w 97 roku komputerowa, no nie wyglądała tak fantastycznie, jak mogłaby wyglądać, czy jak wyglądałaby teraz. I myślę, że tutaj twórcy trochę naśladują ten wygląd, wiecie, taki trochę może nieostry tych chatów. W każdym razie jakby od słowa do słowa mam wrażenie, że to jednak wyglądało fajnie, tak? I takie właśnie dało taki posmak retro temu filmikowi. Także chatowie, nawiązanie do komputerowego Jabby z 97 roku. Co jeszcze bardzo fajne, słuchajcie, to już w retrospekcjach jest. Aha, to może zanim przeskoczę do retrospekcji. No i w zasadzie na tym takim, w tym momencie się kończy istotna rzecz tego czasu teraźniejszego. To znaczy, no, jakby Boba Fett i Fennec próbują wytropić, kto ich tam próbuje zabić. Spotykają się z dwójką chatów. Dwójka chatów odchodzi jak niepyszna, czy zostaje wyniesiona jak niepyszna, ale odgrażają się, że jeszcze tu wrócą i że pewnie będą walczyć o schedę po Jabbie. I to jest w zasadzie tyle z tych czasów teraźniejszych. Zobaczymy, jak się ten wątek potem rozwinie. Natomiast no teraz przeskoczmy do tych retrospekcji. No i tutaj mamy pierwszą bardzo fajną retrospekcję. To znaczy Boba Fett widzi atak jakiś tam trandoszańskich. To nie są trandoszanie. Kurczę, nie pamiętam, jak się ta rasa nazywa. No nieważne. Widzi atak ich na jakąś tam niewielką knajpkę. To jest chyba Toshi Station, tak? Znana z dialogu z epizodu czwartego. No i idzie i tam jest dwójka ludzi, którzy są steroryzowani przez napastników. No i słuchajcie, i nie trzeba być... to jest nawiązanie, słuchajcie, do sceny, którą wycięto z epizodu czwartego. Robiłem materiał zresztą o mało znanych aktorach z Gwiezdnych Wojen i tam się wzmianka o tej scenie pojawia i o tych bohaterach się pojawia, więc odsyłam was tam, karta jest po prawej stronie. W każdym razie pojawia się tam Fixer i Kami. Kami grana w 1977 roku przez Kostark, teraz to nawet nie wiem, ale to już nie jest Kostark. W każdym razie jest to dwójka przyjaciół Luke'a Skywalkera ze sceny wyciętej z epizodu czwartego, czyli znaczy, że wiecie, Biggs odszedł z Tatooine i zginął nad pierwszą gwiazdą śmierci. Luke Skywalker odszedł z Tatooine i został rycerzem Jedi i bohaterem rebelii i Nowej Republiki. Natomiast tak jak 5 lat temu jego dwójka kolegów, dziewczyna i chłopak, siedzieli w knajpie i coś tam sobie opijali, tak oni siedzą nadal na Tatooine, więc mega ciekawa sprawa, wiecie, no bo to były retrospekcje, więc w okolicach mniej więcej bitwy o Endor, czyli mniej więcej 4 lata po bitwie o Yavin, nie? Czyli 4 lata później ich znajomi nadal siedzą w knajpie i tam nawet jakiś dialog między nimi dochodzi, jest rozegrany. Więc mega fajne nawiązanie, to jest w ogóle, to zrobiło mi ten odcinek, nie? Zwłaszcza, że tego dnia, kiedy
kiedy pojawił się Book of Boba Fett, zamieściłem na kanale filmik, w którym do tej sceny nawiązuję, więc tak jakbym trochę przewidział przyszłość. Co jeszcze? No i w ogóle ogólna konstrukcja tych retrospekcji była ciekawa, ponieważ mamy tam, słuchajcie, napad na pociąg. No i to jest klisza straszna, słuchajcie, gdzie Boba Fett musi wyszkolić Taskenów, bo w ogóle widzimy Bobę Fetta u Taskenów, tam żyje, szkoli się, pracuje i tak dalej, no ale okazuje się, że przez pustynię przejeżdża co jakiś czas jakiś pociąg, w związku z tym Boba szkoli Taskenów, żeby na ten pociąg napaść. No i to, mamy właśnie kliszę. Ja widziałem tam straszne nawiązanie do Solo, tym bardziej, że jest to pociąg też z przyprawą, prowadzony przez członków syndykatu Pajków, więc naprawdę no, nawiązanie do Solo było no, gigantyczne. No i też taka, wiecie, klisza, że ten pociąg przejeżdża przez tereny chatów i prowadzi i strzela, Boże, do chatów, przez teren Taskenów i strzela do Taskenów. W związku z tym Boba Fett musi ich wyszkolić, żeby oni mogli się bronić, nie? No, klisza po prostu maksymalna, ale w końcu udaje im się rozwalić ten pociąg i widzimy tak naprawdę, jak Boba Fett zyskuje w oczach Taskenów i finalnie dostaje swoją broń, dostaje jakby swój ubiór, już nie jest w takim tym porwanym tym pod tym strojem, który nosił pod zbroją, prawda, tylko dostaje swój strój taki jak Taskeni i po prostu zyskuje posłuch w plemieniu Taskenów, no bo notabene tytuł odcinka też jest, jak mówiłem, Tribes of Tatooine, czyli plemiona Tatooine. I to jest, no, super. Ten fragment jest super. Podkreślam jeszcze raz, no, kliszowy, strasznie, ale fajny. Naprawdę się to fajnie oglądało. To, że tam go ubierają, tak, że Taskeni, że on właśnie dostaje swoją broń, czy musi tą broń sobie częściowo sam wykonać pod okiem, prawda, jakiegoś taskeńskiego zbrojmistrza. To, że też Taskeni go uczą, nie? No, on uczy walczyć Taskenów, natomiast Taskeni uczą go też, jak przeżyć na pustyni, uczą go walki na te ich kije, te gafi, tak? One się nazywały gafi, to jest naprawdę no, kliszowe, tutaj nie ma zaskoczeń, nie, zupełnie, natomiast się to po prostu fajnie ogląda. Mamy 50 minut bardzo fajnych Gwiezdnych Wojen. Tak jak mówię, narzekać można na ten podział, wiecie, retrospekcje i czas teraźniejszy, że tak powiem, że to nie jest, nie wiem, porówno, albo że ten wątek w czasie teraźniejszym jest taki, no taki trochę, jakby go nie było, to by nikt za nim nie płakał. Ale naprawdę ten odcinek, w przeciwieństwie do pierwszego, ogląda się zdecydowanie lepiej. Już mi nawet to przerysowane aktorstwo Tamuery Morrisona nie bolało mnie jakoś. Może to jest kwestia właśnie zmiany reżysera, że Robert Rodriguez mówił do Tamuery tam mocniej, akcentuj, nie? A ten po prostu pozwolił mu grać po swojemu, więc może to jest też tym spowodowane, że po prostu Rodriguez aż tak świetnym reżyserem, jak wszyscy myśleli, nie jest. I to jest, myślę, tutaj istotne do podkreślenia. Także no, ten odcinek zdecydowanie na plus. Po poprzednim takim, jak pamiętacie, to miałem takie, no okej, zobaczymy. To tak, drugi jest bombowy i naprawdę warto go zobaczyć. Dobrze, bo gadam 18 minut mniej więcej, czy 19 prawie, więc zaraz dojdziemy do tego, że moja recenzja odcinka trwa tyle, co odcinek. Także przypominam o tym, że komentarze są do waszej dyspozycji. Napiszcie, jeśli widzieliście, napiszcie, jak wam się podobał odcinek drugi Book of Boba Fett. No i czekamy oczywiście na kolejne. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zapraszam też do śledzenia podcastu, bo czasami te takie, wiecie, bardziej gadane odcinki się szybciej pojawiają ją jako podcast na Spotify, czy tam na Apple Podcast, czy na Google Podcasts, niż na YouTubie, no bo na YouTubie to jakby wymaga trochę więcej obróbki.
Także zafollowujcie podcast także. No i co? No i uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.